Ja tak myślałem, czy te statki nie działają w ten sposób, że na przykład skracają ten czas oczekiwania. Nie sądzę, żeby skracały czas oczekiwania, bo to jest jednak mimo wszystko dobieranie graczy z puli. Nie za bardzo dałoby się to technicznie wykonać. Ale nie, chodzi na przykład o to, czy ten czas, jak na przykład tutaj jest animacja lotu, bo nawet na pewno części działa w ten sposób, że... Operacja Kaliban rozpoczęta. Że po prostu to jest animacja ładowania, tak? Tak, to jest animacja ładowania, zgadza się. Weszły do arkologii, by przyjrzeć się pilnie strzeżonemu rytuałowi roju. Od kilku godzin nie mamy z nimi żadnego kontaktu. Co to potrzebujemy za dziwna pomocy. To jest tytan. Ambitny plan. Wejdź, wyjdź, nie zgin. No, to jest taki modus operandi, można nawet nazwać. Zrobić rozpierdol i nie umrzeć. Coś ci w tym nie pasuje? Chcesz umrzeć po drodze? Nie, jakoś przeżyję bez umierania. No, trudno by było przeżyć z umieraniem. Fajna rzecz. Co ja zrobiłem? Nie wiem. Cokolwiek się stało, pomocy. Dziękuję. Tak, to nie byłem ja. Nieważne, i tak jest. Ocaliłem się z tej pułapki. Pomocy! To jest tipo jakiś? No ja jestem tylko... Dziękuję ci bardzo, to mi obrażenia zadaje. Może być... Dobra, nie ma problemu. Ale dobra, mam ja wiem, ten jak... zarąbisty bajer do broni, nigdy jeżeli... Nie widziałem, żeby Rui zakładał zamek na ludzkich drzwiach. Co oni tu robią? No, jeżeli ci... Jeżeli otrzymam ją trochę w kaburze, to automatycznie mi się przeładuje. A, w ten sposób. Świnie, ilu ich tutaj? Robię, w końcu to Rui. Strażnik. Bo. Kuba. To umarł. Ja. A dobra, widzę cię. Wow. Ten jego smród, jak po sobie pozostawia, też wydaje obrażenia. Nie ma. Niedaleko pułapki po lewej. Dobra, szukam cię. Widzę cię. Aha, już wiem, co się dzieje. Dobra. To może mi powiesz, tak u góry? To jest po prostu kwestia, że ustawiłem sobie wzmacnianie obrażeń zamiast leczenia. Rozumiem problem. Baleutem. Kto umarł? Ja. Widzę go.
To jest aż dziwne. Który on ma poziom? Ja wiem. Ten tamten. O, widać, że wpadłeś w pułapeczkę. Wyciągłeś mnie, jeśli tak, to dzięki. No nie, nie żyję. W którym miejscu jesteś? To nie jest święte obcowanie, żebym cię wspierał z zagrobu. No, biorąc pod uwagę twoje zainteresowania. No. Ale trzeba przyznać, termin rój bardzo pasuje. Tak, zdecydowanie. Mają dziwną tendencję do atakowania w ilościach hurtowych. No, jak sam zauważyłeś, rój. Muszę się przyzwyczaić do niezdejmowania kciuka z przycisku nagrywania głosu. Że umarł. Tak. Kurczę, mocni są. Nie tam mocni. Nie przesadzaj. Ja grałem na Tytanie, to tacy szli na szlaga, więc... Ale dostosowałeś poziom do mojego, bo grasz trochę więcej ode mnie. Mocy ze śmierci i składanych ofiar. Jeśli nie zdołasz się przebić, nie wstydź się i wycofaj się. Lepiej ocalić swe światło i stoczyć kolejną bitwę, niż zostać pożartym przez rój. Rozumiemy, ale zgodziliśmy się wykonać tę misję. Nikt się nie wycofuje. Naczelniku? Jesteś tam? Nie! Nie! Błagam! Już zabrałeś mi ducha! Proszę! Kaliban, odbiór! Kaliban, odbiór! To chyba jeden z zaginionych strażników. Śledzę jego transmisję. Zgadzam się z moim duchem. Nie po to się zabieraliśmy za tą misję, żeby się poddawać. No. No, mój duch siedzi sobie grzecznie cicho. Wiesz, ja jestem gadatliwy. Mój duch też jest gadatliwy. Ja może tylko twój duch gada. Bo może tylko mój ma coś mądrego do powiedzenia. Przy krysztale. To stąd dobiegła transmisja. Wal wszystkim, co masz! To światło próżniowe. Jakim cudem? Światło próżniowe, tak? Skubani. Czy? Działa. Coś... Ta nowa broń mi nie podchodzi. Schowam się. No. Baleusem! Czekaj, tam jest nasz... A teraz się chowam. Umarłem. Za tobą. A, jestem. Czemu ci nie widzę? Jesteś, widzę. Dziękuję. Coś trzeba zniszczyć, żeby to było możliwe do zabijania. Tak, widzę chyba. Chciałbym to wyjąć. No i pozdrawiam. Światło próżniowe mogą stworzyć tylko strażnicy. Nie wiem, jakim cudem rój się do niego dobrał.
Nie podoba mi się to pomieszczenie. Chwileczkę. Jest czysto? Tu coś jest, zeskanuję to. Dobra, ja w razie czego czekam na górze, będę was osłaniał. Jakaś pieczęć przywołująca. To sieć magiczna, biegnąca w głąb arkologii, zasilana światłem próżniowym. Używają go do przywołania czegoś. Słyszysz ten opis? Halo? Tak. Jest tam kto? Kogoś słyszę. Naczelniku Zawala, słyszy mnie pan? Tak, słyszymy. Dzięki, niech będą wędrowcowi. Prawie nic nie słyszę. Przejdę na lepszą pozycję. Uż. Tam jest jakiś mocniejszy. Przywrócony rycerz. Wycofaj się. Na patrzu nie wstydź się. I po sprawie. Jak się ładnie schował? Biedny Pipo dostał. Fajny zwięty. Tutaj tylko trzy. Słyszycie mnie, nieznajoma drużyna ogniowa? Słyszymy. Czy masz tam towarzyszy? Nie, jesteśmy tu tylko my. A to... Co do nas strzela z tyłu? Zajmij się tyłem, ja zajmę się przodem. Nie obraziłbym się na ciężką amunicję. Dostarczają jej nam, niestety przy lądowaniu już nie nadaje się do zużycia. Próbuję się przebić. Dobra, kolej z Dex Pinski. Przeładowuje się. To i kurz spokojnie chwilę. No ja też dostałem. O kurwa, jakiś głodny ogr. I moja rakieta też jest teraz głodna. Stawiam barierę. Palę ultem. Czekaj tam. O, jest. Amunicja jednak ciężka. Skończył mi się ult. Całkiem spoko się ten mój zestaw sprawdza. Koleś przy nas ładnie załapie doświadczenie. Zeszliśmy tu całym oddziałem. 9 osób. Ginęliśmy jedno po drugim. Widziałam, jak czarnoksiężnica wyrywała światło z piersi mojego przyjaciela i zamknęła je w jakimś krysztale. Zbierają energię strażników. Kubani, dużo ich tu. Strażnik kolejny. Każdy z nich to strażnik. No dawaj, na piątki! Dostałem informację, że zostałem zabity przez architektów. Źle zaplanowali, czy jak? Dobrze zaplanowali! Gdyby zaplanowali źle, to by cię nie zabili. Rafał, dobra rada. Rozbuduj bazę swojego komentarza.
Mam tu jakiegoś przywróconego rycerza, on jest jak hopita legionu. Mocno go obiłem. I bam. Jech. Czy jak to mówi jeden z moich siostrzeńców, tylbam. Tak jest koko. No, jak na trzylatka. Zbieram pułapki, takie hopki. Próbuję się przebić tam troszkę dalej. Ożyw mnie, trochę spieprzyłem. Czekaj, tu jeszcze masz restrykcję. Podchodzę. Ostatni żywy jestem. A! Teraz też jest ostatni żywy. Dla mnie to dalej jest tamten, ale raczej nie podejdziesz, z tego co widzę. Na razie próbuję przeżyć. Dobra, za chwilę ja będę próbował przeżyć. Bo się zresetuje. Okej. Okay. Odstępem. Dobra, wracamy do walki. Trzymaj się osłoń i uważaj na tyłek. Dobra, wiedźma padła. Doskonale. A, mam ładunek wybuchowy. Tylko nie wywal mi go w twarz. Jak to ja muszę wypełnić jak się nim... Wodno, zaraz tu zginę. Uciekam. Uciekaj do mnie. Postawiłem ci osłonę. Spasiba. Bagata mi sobie chcesz? Walę ultem. Ożywiam towarzysza. Daj znać, jeżeli zobaczysz amunicję ciężką. Jestem z niej wyprany. Ty wiesz, że ja widzę co innego niż ty. Amunicję możemy widzieć taką samą. Warto sprawdzić. Ten pieprzowy rycerz stawia te pułapki. Spróbuję go spiąskować, w razie czego mnie ratuj. Ło, coś... Nie, to on, dobra. O kurde. Czekaj, tam jest jakiś większy, to ja go spróbuję dorwać. Został jeden, już jednego zdjąłem. Odsłaniam się. Jak na swoim kierunku. Przyczyciłem salę ultrem. Oni też mnie troszkę przyczycili. Czekaj, to zwiększy nam troszkę obrażenia. Uwaga, zobaczmy co się stanie. Nie widać, żeby coś się miało dziać. Widzę tam amunicję specjalną, ale ona mi nic nie daje. W którym miejscu? Po środku, między nimi. Dobra. Co z tym się robi? Nie wiem, jak to robi. Tamten coś zrobi. Nie widziałem tej amunicji specjalnej.
No, czyli to są dwie osobne ten. Tak, mamy generowany każdy dla siebie ruch. Co z tym zrobić? Straszny pojazd. Nie wiem. Ja sobie tu poleżę. Nie na chuja nie będziesz odpoczywał. Jakby człowiek wiedział, że się przewróci. Chyba, że to jakoś stoi. O, zauważyli mnie znowu. A, widzisz, on leci z tym. A, to trzeba tam zrobić, okej. Mam chyba pomysł. Znajdźmy Teko. No dobra, Teko? Duchu, znajdźmy Teko. Mówi się Tego. Ja słyszałem Teko. A chyba znajdujemy może jakiegoś tak Tego, nazywa. Tak? A nie Teko. A może koleś ma na imię Teko? Czekaj, coś tu. Dwie wiedźmy. Robi się tu trochę niepewnie. Musisz zawrócić. Trzymaj się. Chuj, ja nie zawrócę. Jedna wiedźma? Możemy to powstrzymać. Musimy tylko użyć kryształów do przerwania rytuału przywoływania. Nie! Zawróć! To byłby świetny plan, gdyby były tu jakiekolwiek zasilane kryształy. Cofam to. Azymut DS. Razem to zakończymy. Masz inny plan? Nie, plan się nie zmienia. Ciekawe, ile płacili tym, co wyszli na pewno? Ode mnie są. Pewnie niedużo. Mam ulta i nie zawaham się go użyć, jak się zrobi gorąco. To ja bym się nie zdziwił, gdyby im płacili w jakichś środkach odżających, czyli bo te nazwy niekiedy teraz są... Go użyję. Co tu się dzieje? Malutki rozpierdol, przywykli. Jakiś... Czekaj, ten Ostimum zaraz zostanie... O, nie ma specjalnie. Wow, ledwo przeżyłem. Strażnik poleć. No to jesteś jedno ledwo przede mną, bo ja nie przeżyłem. Spokojnie, spokojnie, powoli ogarniam temat. Dobra, ten próbuje mnie ożywić, ale do mnie dołączył. Dlatego ja nie próbuję, bo to się raczej nie zda. O kurwa. Czekaj, jak będzie miał mało, spróbuję go krytykiem. O, właśnie tak. Bardzo ładnie. A tu jest ich dużo. Się wyroili. Mam dwa pociski do rakietnicy. Więc zostawiam ich sobie. Ale tu jest dużo amunicji specjalnej. Ja jej potrzebuję. To znaczy ciężkiej. Coś tu się sypie, co rani, nie wiem dokładnie co. To, to jest aparatura. I tam aha. Trzeba chyba donieść, czy stamtąd przynieść? Nie wiem, jest... Sprawdź, czy się tam trzeba spotkać. Donieść, czy przynieść. Jeżeli donieść, to się cofnę. No to idę z wami. Jak na razie nie widzę tu nic, do czego można by się sprzedać. To koniec. Aha. No i wypłakałem. Widzisz nad nami? Ale dostaję po dupie! Tak, widzę, widzę, nadciągam, strzelam im po dupach, ale... Zginąłem. Nie wiem, z czego je mają. Spróbuj mnie ożywić. Mają bardzo twarde dupy, po których ciężko ich bić. Dasz radę mnie ożywić, czy nie bardzo? No nie. Dobra, to leżę obok ciebie.
Mam pomysł, jak to rozegrać, ale będzie to ciężkie. O, ktoś mnie wsparł. Dobra, ja niedługo będę miał ultra, więc... A ja mam rakietnicę. Uważaj na dupę, uważaj na dupę. Ooo, przyparli mnie do muru i wkomponowali w mur. Moje biedne zwłoki dyndają jak... O kurwa, załapałem jakiś pocisk prosto na klatę. Dobra, ja sobie nie zaraz będę miał ultra. Dobra. Gdzie ta pieśń? Na niej to użyję. Jak dotrę. Rycerz też. Czujesz? Ma czelność być odporna na moje ataki, no. Nie ma czelność pierdolić przed moją rakietnicą. I jest nade mną. I nie żyje. Dasz radę mnie podnieść, czy mam sam sobie poradzić? No tutaj już pracuję. Okej, no to chyba nie ma sensu. A jednak ma. Dobra, jesteś. Jestem. Nie ma to jak boss, którego naparzasz podstawową amunicją, nie? Dlatego ja zawsze staram się mieć dobrą podstawową broń. Uważaj, uważaj, mam ulta i poczekam na to coś. Gdzie to jest? Tam. Strażnik pole. No, ja sobie też poczekam. Zabiła mnie wyjcem. Dobrze, że nie osaczem. Nie zabiły dwa golemy. Tak, tuż obok, ale bardzo mocno bossa obiłem. Sam się wstrzeszę, jeśli coś. Za 13 sekund. Tak, pozwalam. Możesz mnie wyręczać. Staraj się nie zginąć, bo jeżeli zginiemy wszyscy, to cię muszę ten segment powtarzać. Wiem. Odrodziłem się. Okej. Okay. Czyli możesz spokojnie umierać. Haha. Dzięki. O kurka, woda. Ogr. Ja mówiłem, że dwa ogry. Były to ogr. Mówiłem kurwa, że dwa ogry tu są. No. Strasznie. Zdjęło mnie. Wiem. Odrodź się tak szybko, jak będziesz mógł. Okej. Okay. Ja próbuję przeżyć. Ale nie jesteś jedyny. Strażnik pole. Ilu ich tu jest? Cała para. Coś wybuchło. A wiesz co najlepsze? Ci dranie naparzają we mnie, jak ja nie żyję. To dobrze, ściągasz pociski. Gdzie jest te do zniszczenia? Lewe, prawe? Bo ja tego nie widzę. Tu nie ma, tu nie ma. Po lewej czyż by było? Tak, jest, zamknięte. O, ogra można krytykiem rozwalić, tylko trzeba do niego podejść. Wiem, piątkowałem. O, jeden ogr mniej. Teraz będzie drugi mniej. I spoczywa w pokoju. Kurwa, zapnęło. Niech mu bardzo lekkim będzie. Albo raczej bardzo ciężkim. Ło, dalej uciec nie mogło. Mamy szansę.
Jest wrażliwe na ataki, czy nie? Jest. Obrywa, tylko że też ma swoich przydupasów. Jak jest, jak masz niewrażliwość? Mi się udawało, używając specjalnej. O, co to kurka wodna było? Nieważne, jak dobrze żyjemy. Jest niewrażliwe. Czekaj. Tak. Tam z jednej strony coś jest. Jest zaznaczone jako cel. Prawa. Mamy tam podejść. Okej. No super, co jeszcze? Może frytki. Tak i... 15,9, co? O kurde, jakaś suszka. Ładunek próżniowy się wyczerpuje. Jaki ładunek? Próżniowy, to mi wyskoczyło. A, okay. Czymkolwiek to było. Ja tu sobie spoczywam w kawałkach. Na pewno to miało tylko 750 wymagań? Tak. Miało 750 wymagań. Inul, dlaczego jest to taki żywy strażnik i dlaczego jestem to ja? Dlatego, że ja próbuję się dostać do tego gówna, tylko mnie rozjebało. Okej? Okay. No proszę. No. Ja tu sobie powiszę, oglądam, jak próbuję się dostać do tego gówna. Teraz ja jestem ostatnim żywym strażnikiem. Dobra, 5, 4, 3, 2, nie przeżyję 1. Tyle! Żyk. A, idealnie się zebraliśmy. No, doskonale co do sekundy. Nie próbuj mnie ratować. Ja jestem ostatnim żywym strażnikiem. 1. O kurwa, trzeba to powtarzać. Zobaczymy, do kiedy nas cofnie. Domyślam się gdzie. Przerażająca perspektywa, nie? No. Ale teraz trzeba jakoś to, nie wiem, zabunkrować się przy tym cholernym rojem. Umarłeś. Tak. Na próżno. Walę ultem! Wal ultem, basem, altami... To coś nas leje. Tak, tak, bij to, bij. Zajmij się mną, a nie wszystkim. Dookoła. Mówiłem, bij kulkę. Zbijamy wszyscy. Właściwie to mówiłem do stworka, który mnie próbował. Aha, myślałem, że o mnie, że mam cię olać, ale nie oleję cię, stary. Nie na tym to polega. Dobra, gdzie to coś jest? Prawa strona. Dobra, ja się na chwilę zapunkuję, żeby troszkę ozdrowieć. Ja po to mam tarczę do postawienia. I idealnie przed pociskiem to zrobiłem. To nam długo nie wytrzymała. O, naładowałem super zdolność. To napierdalaj! Dostało w oczko i się zdenerwowało. O! Idealnie, kto umarł gdzie? Widzę cię, 6 ja. Sekund i będę! A widzisz tych skubańców dookoła? Dobry fistik nie jest zły.
albo trochę zły. Nie idź po mnie. Tak, ale nie idź po mnie. Czekaj, tu nie chcesz. O. Finisherem go? Jest zbyt wielu i jest wielki golem. Nie próbuj po mnie przyjść. 6 sekund. Nigdy się nie wybieram. Jestem ostatnim żywym strażnikiem. I jest ryzyko, że... Wróciłem do walki i zaraz umrę! Strażnik, kurwa, ale mnie wciepło. Dostałem jakimś spopieleniem. Do zobaczenia w popielniczce. Idę po ciebie. Przy tobie była świetna rzecz, amunicja do ciężkiej. Dziękuję, że się o mnie zatroszczyłeś dla amunicji dla ciężkiej. To był taki gdzie dodatkowy plusik. Gdzie to jest? O. Umarłem. Dobra, widzę. Popróbowałem się. Nie, nie, ich tu jest za dużo. Za dużo ich tu jest i dwa golemy. Widzę. Ale mówię, coś jest nie tak z tym poziomem, do akolitu... 13 sekund. Na pytanie kładłem znacznie szybciej. 3. Dobra, gdzie jest kulka? Kulka pewnie tam... O, widzę ją, widzę, widzę. Pewnie czeka na zabicie ogrów. Dobra, ogr mi ciężką wydrobił. Tak, patrz na mnie. O, tak jak sądziłem, czekało na ogry. No, no skubana, te samonaprowadzające mi wysłała. Spoko, ja też mam samonaprowadzające. I co, boli? Boli, boli, bo tutaj ma... Dobra, odciągnijcie ich ode mnie, spróbuję się dostać do kulki. Dobra, będę cię osłaniał. O nie, do tego trzeba tą kulę przynieść. Wiesz którą? No wiem. Dobra, Pipo się tym zajmuje. Dobra, spróbuj mnie. Kulka zajmuje się mną. Dobrze, to koleś wykombinował. Wrócę za 6 sekund. Z rakietnicą w dłoni. No to wracaj szybko. Jestem, gdzie jest kulka? Kulka jest tam. Widzę, że ktoś tam poległ. Kilko. Widzę ciężką artylerię. Ja też poległem. Bardzo mało brakowało. Czekaj, żyjesz? Czekaj, tak. Czekaj. Przeżyj, po prostu przeżyj. 10 sekund. Udało się. Pięknie. Nie dalibyśmy sobie rady, gdyby nie tego i inni strażnicy. Wracajmy do sztabu. Zawala i Snow muszą się o tym dowiedzieć. Córeczka trudno, było. Ale pięknie. No. Żyjesz? A, żyjesz. Tak, odrodziłem się i pozbierałem sobie lód. Ale tu jest troszkę amunicji. Po co ci amunicja, jak zaraz skończymy? Ja.